Witam Państwa, Marcin Piasecki, a w naszym studio gość, pani Hanna Milczarek, dyrektor doradztwa inwestycyjnego w zakresie powierzchni magazynowych i produkcyjnych BNP Paribas Real Estate Poland. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Porozmawiajmy o tej branży przemysłowej i logistycznej. Jaka jest jej sytuacja? Oczywiście u nas w Polsce. Świetna, znakomita. Rynek jest niesamowicie gorący. Notujemy bardzo dużo transakcji. Wolumenowo są to też duże transakcje, jako że inwestorzy obecni na tym rynku przychodzą z pieniędzmi do wydania naprawdę z dosyć egzotycznym kapitałem i szukają transakcji, które no, przynajmniej 100 milionów euro jednostkowo mogą alokować wolumenowo. Więc na rynku dzieje się dużo, mamy wielu graczy. Mamy A czy też... są wyzwania? Absolutnie są wyzwania. Wyzwaniem podstawowym przy tak gorącym, bardzo rozwiniętym rynku jest brak produktu inwestycyjnego. W związku z tym, że mamy tak dużą konkurencję i wszyscy szukają w zasadzie tego samego i szukają podobnego produktu i podobnego wolumenu, a po stronie zasobów, czyli deweloperów, którzy ten produkt dostarczają, dosłownie mamy 5-6 podmiotów, tego produktu nie jest dużo. A co pani ma na myśli, mówiąc produkt inwestycyjny? Czego poszukują inwestorzy? Poszukują produktu w określonych lokalizacjach, stabilnego, który ma stawki rynkowe, ma bardzo dobre umowy najmu, jakościowo jest to dobrze wybudowany produkt, dobrze poprowadzony przez dewelopera, który oferuje ciekawe stopy zwrotu. Czyli mówimy przede wszystkim o rodzaju powierzchni przemysłowej i logistycznej. Mówimy o powierzchni magazynowej, logistycznej, ale także produkcyjnej. Ostatnio dużo funduszy szuka właśnie produktu z zakresu produkcji, czyli są to tak zwane BTS-y, build to suit, czyli specjalnie budowane pod potrzeby jednego najemcy, które oferują długie umowy najmu nawet do 20 lat i dosyć ciekawe stopy zwrotu. Są fundusze, które zbierają jakby pakiet takich nieruchomości, w zasadzie nie zastanawiając się, czy też nie mając swojej strategii inwestycyjnej szybkiego zbycia. Dlatego tak długie umowy najmu są dla nich interesujące. Są to generalnie fundusze, które mają za sobą pieniądze funduszy emerytalnych. A magazyny? Jakiego rodzaju, jakie typy magazynów cieszą się największym zainteresowaniem inwestorów? No w dalszym ciągu te typowe tak zwane big boxy, czyli to są te duże powierzchnie magazynowe zlokalizowane bardzo dobrze przy dużych węzłach komunikacyjnych, wielonajemcowe, z krótszymi umowami najmu 3 do 5 lat. Natomiast nowym takim produktem są tak zwane small business units, czyli są to mniejsze magazyny także z powierzchnią wystawienniczą, z powierzchnią biurową, które budowane są na obrzeżach dużych miast. Następnym produktem bardzo podobnym do small business units są last mile delivery, czyli tam dowozimy produkt, stamtąd dystrybuujemy już bezpośrednio do miasta, no i oczywiście e-commerce, które rośnie bardzo szybko w Polsce i w krajach regionu. I w Pani ocenie jest tak, że zainteresowanie ze strony inwestorów jest, natomiast brakuje właśnie no, tych produktów, tak? Tak, produkt jest, prawda? Natomiast no, do każdego produktu ustawia się w zasadzie kolejka inwestorów, w związku z tym jest dosyć duża presja na stopy kapitalizacji, w związku z tym też jest presja na koszty, w związku z tym rosną też najmy. I ten rynek, ja dzisiaj przeczytałam bardzo ciekawą notkę w tym naszym codziennym wydaniu Expo, który porównuje sytuację, mówiąc o tym, jak duże jest Expo w tym roku do sytuacji z 2007 roku. Proszę sobie wyobrazić, tuż przed runięciem Lehman Brothers. Czyli rynek już jest tak rozwinięty, że w zasadzie jest jakby takie oczekiwanie korekty. No właśnie, bo wśród inwestorów. Czy jak długo może potrwać ta sytuacja, którą pani opisuje, czyli jednak bardzo dużego rozgrzania rynku, no i takiego wyścigu inwestorów? Tak. To jest pytanie, które w zasadzie stawiane jest na każdej konferencji, na każdym takim większym spotkaniu inwestorskim i głosy są różne. Słyszymy, że przyszły rok powinien być jeszcze dobry,
Natomiast ta korekta już zaczyna być widoczna także makroekonomicznie, jeżeli popatrzymy na wskaźniki, i to daje do myślenia. To rzeczywiście daje do myślenia, bo jeżeli popatrzymy na to, że w zasadzie w Stanach zaczyna się recesja, Niemcy bardzo spowalniają także, no i mamy ten wskaźnik, który bardzo jest charakterystyczny dla przepowiedni właśnie negatywnych zjawisk na rynku, ten wskaźnik PMI, który pochodzi w zasadzie od zarządzających biznesem, od menedżerów, on już jest po raz kolejny z rzędu negatywny, jest poniżej 50 punktów, co świadczy o tym, że gospodarka spowalnia. A czy Polska, pani zdaniem, może być na przykład w zakresie nieruchomości, o których mówimy, no w obliczu tego spowolnienia jednak tą zieloną wyspą? Może tak się stać. Może tak się stać i takie głosy są słyszalne. Ja osobiście mam trochę inną opinię. Sądzę, że ten rynek będzie jeszcze tak gorący przez mniej więcej półtora roku. Potem będzie korekta, schłodzenie. Ale myślę, że jako rynek atrakcyjny dla inwestora przetrwamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem była pani Hanna Milczarek z BNP Paribas Real Estate Poland.